Czy widzę później z nimi? Dobra, jestem. Jestem. Halo, czy nas już widać i słychać, bo zaczynamy. Podobno jesteśmy na żywo. Podobno coś się ruszyło. O, jest. 15 sekund opóźnienia jest. Ok. Dobrze. Będziemy pytać, czy nas widać, czy nas słychać. Oczywiście tradycyjnie dajcie znać. Tutaj wyciszam. Dobrze nas widać? Nikt się jeszcze nie odzywa. O, właśnie. Pozdrawiamy z Płocka. Cześć Marcin. A Marcina to ja chyba kojarzę. Dajcie znać, skąd jesteście, gdzie nas widać, gdzie nas słychać. Dzień dobry. Cześć Olga. Tu. O, jest Gosia nawet. Z Warszawy widzę. Kinga też, a Kinga jest z Niemiec, kojarzę Kingę. Dobra, pozdrawiam. Milanówek jest z nami już. Dajcie znać, ośmielcie nas troszeczkę, bo troszeczkę się wstydzimy, prawda, Ola? Ja taka trochę nieśmiała jestem, a ty? Nie wiem, kto jest, bo nie widzę, ale wszystkich witam serdecznie. Dokładnie. Zaraz będziemy zaczynać, tylko jeszcze sprawdzimy. Milanówek jeszcze jest z nami. Kto jest jeszcze z nami? Słupsk jest. Oczywiście, że Słupsk musi być Złotów. Cześć, cześć. Łódź jest z nami tak samo. Poznań jest z nami. Proszę, jak się tutaj. Cała Polska praktycznie się wita. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Stalowa Wola się wita. Cześć. My was witamy w tym momencie z Kalisza i Krakowa, prawda? Tak. Ola. No, dokładnie. Słuchajcie, dzisiejsze spotkanie Chlop 4 Oczy, Kraków też witamy oczywiście. Dzisiejsze spotkanie Chlop 4 Oczy jest z naszą Olą Jabłońską, czyli pacjentką z Olsztyna, z tego co pamiętam, prawda? W Olsztynie byłaś Olsztyna. operowana. No i myślę, że jeśli będziecie mieli jakieś pytania do Oli, to śmiało możecie podyskutować po prostu z nami. Ja będę tutaj przekazywać wiadomości, gdyby coś. Czytam jeszcze jakiś Świebodzin, Łowicz, jest nasz to. O, i kolega z Kalisza się pojawił. To myślę, że ja oddam głos już Oli i będziemy zaczynać. Ola, opowiedz o sobie, jak to się wszystko zaczęło, kiedy byłaś operowana, jak to wszystko wyglądało u ciebie. To wszystko wyglądało tak, że na początku mój kuzyn zrobił sobie operację bariatryczną właśnie w Olsztynie u doktora Lecha i on jakby dał mi na miarę i powiedział, że jest to refundowane. Złożyłam mail doktora Lecha na konsultację, na kwalifikację tak naprawdę i to było w styczniu, koniec stycznia. Na 14 lutego miałam konsultację 2019 roku, a na 14 czerwca miałam już termin. Niestety tam były jakieś pewne zawirowania, bo doktor mi wpisał na 13 czerwca, nie miał tego w swoim zeszycie, więc operowali mnie 14. Natomiast nie operował mnie sam doktor Lech z racji tego, że właśnie źle wpisał w swój zeszyt, nie był dostępny wtedy w szpitalu, więc operowała mnie doktor Zaleska i doktor Gajewski. Sama operacja przebiegła ok, tak się wydawało, tak lekarze powiedzieli. Wypisano mnie, byłam dobę dłużej w szpitalu niż normalnie planowo, z racji tego, że miałam dren, ponieważ nastąpiło tam krwawienie z wątroby gdzieś przy laparoskopii. Po wypisaniu do domu, no, przyjechałam do Kalisza i 3 tygodnie nic się nie działo, było wszystko ok, stosowałam się do diety płynnej, do wszystkich zaleceń. Po 3 tygodniach równo okazało się, że miałam silne bóle tutaj w barkach, bolał mnie brzuch i miałam taką podwyższoną temperaturę. Poszłam do lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny stwierdził, że to są nerwowe bóle, że to przejdzie, że mam brać paracetamol, więc brałam paracetamol jedną dobę, drugą dobę nic nie przechodziło, pojechałam drugi raz mi pani doktor wystawiła w razie W skierowanie na chirurgię pilną, w razie gdyby się coś tam zaczęło dziać więcej. No i trzeciej doby już niestety o 4 w nocy obudziły mnie tak silne bóle, że nawet paracetamol nie dawał rady. Pojechałam na SOR tu u siebie w mieście w Kaliszu. I tam, mimo tego, że pokazałam wszystkie dokumenty, że jestem po operacji bariatrycznej, że 3 tygodnie dopiero minęły, lekarz zdiagnozował ostre zapalenie kolki nerkowej, gdzie ja już wymiotowałam żółcią, temperatura była już dosyć wyższa niż wcześniej.
Więc 2 godziny spędziłam na urologii z racji tej diagnozy, że tak powiem, tych nerek. Natomiast jak przyszedł ordynator urologii, dotknął tylko raz mojego brzucha i stwierdził, że to jest ostre zapalenie otrzewnej i trzeba mnie natychmiast operować, no bo jest stan zagrożenia życia, tak? Sama, no ja tam się wzbraniałam, ponieważ chciałam jechać do Olsztyna. Mówię, że powinnam się skonsultować z bariatrą, natomiast lekarz mi powiedział, że nie jestem w stanie dojechać do Olsztyna w tym stanie zdrowia, w jakim. Więc jakby podjęłam, no dałam sobie uratować to życie w tym Kaliszu. Sama operacja nie była łatwa, ponieważ okazało się, że przez te 3 tygodnie tak naprawdę ten żołądek był rozszczelniony, bo to wszystko skraplało się gdzieś tam do tej otrzewnej. Był taki stan zapalny, że śledzionka tak zarupiała, że musieli ją niestety usunąć. Była to ciężka operacja, bo operowali mnie 6 godzin. Powiedzieli mojemu mężowi, że tak naprawdę to jest cud, że przeżyłam, bo już jedną nogą byłam na tamtym świecie. Nie mam śledziony, mam osłabioną odporność. Byłam wtedy 5 tygodni w szpitalu w Kaliszu, karmiona pozajelitowo. Cały czas było rozszczelnienie żołądka. Po 5 tygodniach podjęli lekarze decyzję w konsultacjach z doktorem Lechem, że no konieczny jest transport karetką do Olsztyna w celu założenia protezy żołądka. No i tak naprawdę po 5 tygodniach pojechałam do Olsztyna. Tam doktor Lech założył mi tą protezę, bo robili szczelność i okazało się, że faktycznie jest cały czas nieszczelny ten żołądek. Na 6 tygodni protezę. Ta proteza to była najgorsza rzecz w moim życiu. Niczego tak nie przeżywałam jak to, ponieważ nie mogłam jeść, nie mogłam pić. Ból był niesamowity, ona się przemieszczała po prostu tak jak chciała, układała się wszędzie. Więc tak naprawdę najwięcej kilogramów straciłam podczas tej protezy, bo aż 17 kilogramów w 6 tygodni. Po wyjęciu protezy było już wszystko ok i tak naprawdę od 11 września czuję, że żyję. Masakra. Czy tak jak widzicie, nie zawsze jest kolorowo po bariatrii ogólnie, ale też wiemy na przykład, że jeżeli rzeczywiście coś się dzieje, należy od razu się kontaktować z lekarzem, swoim bariatrą ogólnie, to tutaj nie czekać, nie szukać właśnie na swoim SOR-ze, prawda, Ola? Tak, Ola? ja właśnie. Coś się przerywa. Jesteś? Jedyne, co żałuję, to właśnie tego, że od razu gdzieś tam się nie kontaktowałam z bariatrą, tylko gdzieś tam zaufałam temu lekarzowi rodzinnemu. Natomiast nie sądziłam, że to jest tak poważna sprawa, no bo skoro lekarz mi powiedział, że nerwobóle i przejdzie, no to jakby zawierzyłam temu lekarzowi. No niestety czekałam 3 dni i o 3 dni za długo. I jeszcze była gorączka z tego, co opowiadałaś. Tak. No, Trzeciego. to jest oznaka, że zdecydowanie po operacji bariatrycznej, zdecydowanie kiedy jest gorączka i kiedy są bóle, pierwsze co to do lekarza bariatry się kontaktujemy, przynajmniej telefonicznie. Przerywacie coś. Nie wiem, czy to jest u mnie, czy u ciebie. Dajcie znać, czy wy dobrze widzicie Olę, bo ja na przykład u mnie przerywa bardzo i zawieszę. O. No właśnie, poczekaj, a teraz? Teraz cię słyszę, ale cię nie widzę. No właśnie, ja nie wiem dlaczego, poczekaj. Coś mi się tu stało. Zniknęłaś mi. Coś mamy. Ola jest w tym momencie u siebie na zewnątrz. Powiedziałabym na polu, tylko że Ola jest w Kaliszu, więc jest na dworze. Nie słyszy mnie. O, jest, pokazuje się mi. Tak, 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 tak. Dokładnie. Ola przerywa. Jesteś, jesteś? Jesteś, słyszysz mnie? Czekaj, bo cię znowu nie słyszę. Nie uciekaj mi z transmisji. Nie słyszę cię w ogóle. Spróbuj odświeżyć stronę, Ola. Bez wyrzucania się z transmisji. Spróbuj odświeżyć stronę, bo wiem, że mnie słyszysz. O, jesteś. Dobra, o to Widzisz, chodzi. słyszysz? Tak, teraz widzę, słyszę po prostu. I teraz już zostań tak na tym dworzu. Ustaliliśmy, że jesteś w Kaliszu, więc jesteś na dworzu. No. Dobra, już wszystko dobrze? Teraz, jeśli pytasz o moje zdrowie?
Tak, No, opowiadaj. jedynym tam jakimś tam powikłaniem po tej operacji ratując jej życie było to, że wyskoczyła mi mega ogromna przepuklina brzuszna, z którą się bujałam tak naprawdę od listopada do marca tego roku. No, ze względu na COVID przepadł mi termin na operację, ale lekarze się nade mną zlitowali i 19 maja mi zoperowali tą przepuklinę, także mam nadzieję, że to już była przedostatnia moja operacja, bo zdecydowałam się na plastykę. Byłam na konsultacji we Wrocławiu na Fildorfa u doktora Paula i za rok w maju mam plastykę brzucha. Wszyscy mówią, że jestem odważna, że się nie boję, bo już tyle przeszłam, a ja stwierdziłam, że do odważnych świat należy. Jestem troszeczkę bogatsza o wiedzę, o doświadczenie, więc mam też rok czasu na przygotowanie się do tej operacji, więc myślę, że będzie okej. Okay. Poza tym mój mąż twierdzi, że złego diabli nie biorą, więc. Aha, okej, pozdrawiamy męża w takim razie. A rocznicę mieliście ostatnio, tak? Dzisiaj dostałam koszulkę. O, super, słuchaj, wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. Dobrze. Gratulacje dla męża, Dziękuję. że tyle z tobą wytrzymuje. Znaczy, my No. akurat sobie możemy z Olą pozwolić na takie wrzutki. Trochę się To też znaczy znamy, powiem prawda? ci, Kasiu, tak, No. wspierał mnie we wszystkich najgorszych momentach, przez to piekło przechodził razem ze mną, bo pokonywał trasę Kalisz-Olsztyn milion razy, spał po hotelach, po znajomych, bo chciał być blisko mnie i za to jestem mu bardzo wdzięczna, bo gdyby nie wsparcie mojej rodziny, przede wszystkim mojej rodziny i mojego męża, to psychicznie dzisiaj byśmy nie rozmawiały tak, jak rozmawiamy. Bardzo dużo zawdzięczam właśnie rodzinie i mężowi, bo nie byłam sama w tych szpitalach, bo w momentach, kiedy chciałam się poddać i mówiłam, Boże, najgorsza decyzja mojego życia, co ja zrobiłam, trzeba było się odchudzać. Tak wszyscy, jak jeden mąż mówili, nawet dziewczyny, jak mnie odwiedzały z Olsztyna, Monika, Marzenka. nie pamiętam, Monika, zaraz przypomnę To sobie. jak Monika, to i Marzenka. Tak, może Monika i Marzenka, dokładnie. Jak mnie odwiedzały, to Dokładnie. mówią, nie mów tak, zobaczysz, jak dojdziesz do siebie, będzie wszystko okej, okay, powiesz, że to była najlepsza decyzja twojego życia i się nie myliły, bo faktycznie mimo tego, co przeszłam, nie żałuję, bo dostałam drugie życie i jestem zdrowsza i aktywniejsza. Bardziej zwariowana już chyba nie mogę być, ale generalnie no, nie żałuję. Na tą chwilę nie żałuję, natomiast no, było bardzo ciężko, był psycholog, psychiatra w szpitalu, bo były momenty strasznego załamania i moje dziecko. I po prostu żałowałam tego strasznie. Natomiast na chwilę obecną nie żałuję. Jedyne, czego żałuję, to że nie trafiłam do was na grupę wcześniej, żeby się przygotować do tej operacji. Że też zaufałam gdzieś tak. Lekarz mówi: No, Pani Olu, to jest tak, jak pani wsiada do samolotu, ryzyko jest zawsze. Więc gdzieś tam też znowu no, poszłam po prostu na żywioł, jak to ja. Natomiast teraz mówię: Na tą plastykę gdzieś tam przygotowuję się już bardziej. Nie tak, że pójdę i ja, to tylko wycięcie skóry, tylko po prostu nastawiam się do tego też psychicznie, bo psychika ma znaczenie, naprawdę. Czyli przede wszystkim przygotowanie w tym momencie do operacji, prawda? Tak, Padło tak. takie pytanie, ty to już powiedziałaś, ale czy powiesz to, czy żałujesz, że poddałaś się operacji? Nie. Nie żałuję, nie żałuję. No mówię, jedyny moment taki, w którym żałowałam, to było to, jak byłam te 11 tygodni w szpitalu i faktycznie miałam załamanie nerwowe takie, że już po prostu mówię, co ja zrobiłam. Jeszcze jak mi lekarz na SOR-ze w Kaliszu powiedział, no poszła pani na łatwiznę, wycięła sobie pani zdrowy organ, to się wycina tylko jak się ma raka żołądka, to ja już po prostu jak usłyszałam takie rzeczy, to mówię, no faktycznie, co ja zrobiłam, ale nie żałuję, zrobiłabym to drugi raz i wszystkim, którzy mają wątpliwości, nie bójcie się, przygotujcie się tylko dobrze do tego, poczytajcie, porozmawiajcie ze specjalistami, bo to nie jest tak, jak ktoś tam mówi, pójście na łatwiznę i tylko laparoskopowy zabieg, to jest bardzo poważny zabieg, który może no, doprowadzić do różnych powikłań, tak? Więc tutaj się nie zgodzę z tym, że ktoś mówi, że my idziemy na łatwiznę. No nie idziemy na łatwiznę, ryzykujemy życie, bo wiele jest Też mam przypadków. alergię na takie stwierdzenie. Też. Ile jest przypadków, że ktoś jest w śpiączce teraz czy coś? No, no ja na przykład, moi wszyscy znajomi mówią, że po prostu, no tak jak Iza mówi, masz 9 żyć. Generalnie coś w tym musi być, bo za każdym razem gdzieś wychodzę z tego na 4 łapy zawsze, tak? Więc tutaj jest ogromne naprawdę podziękowania dla lekarzy, którzy się mną zaopiekowali w Kaliszu, ale też dla Olsztyna, który mnie przyjął z powikłaniami i nie umył rąk od tego, że no Kalisz operował, to niech Kalisz naprawia.
Więc jedyne co to właśnie ten kontakt z bariatrą, to jest, ja do dzisiaj mam, raz w miesiącu robię wyniki i wysyłam teraz do doktora konsultację, żeby... Tak, żeby, tak, do doktora Gajskiego, żeby po prostu mieć rękę na pulsie, czy tam żelazo spadło, czy coś. Generalnie wyniki mam super. Sam powiedział jeszcze przed pandemią, jak byłam, że nie spodziewał się, że takie będę miała super wyniki. Ja po prostu przez to, co przeszłam, no dmucham i chucham na siebie 3 razy bardziej. Tutaj jeszcze jest z nami dzisiaj na czacie Tomek z Poznania, który też leżał 106 dni bodajże z powikłaniami, też proteza do żywienia do jelitowej. Ja też rozmawiałam kiedyś z Tomkiem i Tomek też mówi, już teraz już nie żałuję. Ja przeszedł swoje, bo też byłam z nim na takim etapie, że dużo rozmawialiśmy w zasadzie podczas jego problemów ogólnie. I też muszę powiedzieć, że jego żona też była 24 godziny wsparciem dla niego. Także też pozdrawiamy żonę to Tomka z Poznania. Pozdrawiamy. No. I Tomek już jest rzeczywiście... O, oj, i kolejna pani właśnie pisze, że mąż też był. Wsparciem ogromnym tutaj, pani Wiola. Jednak rzeczywiście wsparcie rodziny, wsparcie rzeczywiście w swoim partnerze też jest bardzo ważne, prawda? Tak, ale muszę tutaj też dodać, Kasiu, że wsparcie wasze już po tych powikłaniach, czyli twoje Izy, dziewczyn z grupy, jest ich mnóstwo, też bardzo dużo daje i no nie bójcie się pytać, bo Kasia i Iza, dziewczyny, które są dużej pochlo, mają wiedzę ogromną i ja teraz na przykład ostatnio o 22 do Kasi pisałam, że boli mnie żołądek, co ja mam robić. To jest zawsze jakaś tam wiedza, która może pomóc. Wiadomo, nie jest to lekarz, ale jest to osoba, która no, zna temat dobrze, więc nie bójcie się pytać na tej grupie, nawet jak czasami tam ktoś pisze, że jest lubka, okej. Okay. Ja też w pierwszym tygodniu użytkowania grupy pytałam milion razy o dietę, milion razy o coś. Też byłam gdzieś tam zrzucana na dół, że jest lubka, że jest to. Ludzie po operacji tak naprawdę no, nie są w stanie gdzieś tam od razu w tą lubkę wejść. Po prostu na gorąco szukają odpowiedzi i pytania i też bądźmy dla nich tolerancyjni, tak? Ja rozumiem, że lubka lubką, ale to naprawdę w takim momencie, ja byłam w takich momentach, że ja nie miałam siły wziąć tej lubki, poszukać, tylko po prostu pisałam na gorąco pytanie, bo potrzebowałam na już odpowiedzi, ja nie byłam w stanie szukać tych odpowiedzi, tak? To też często zniechęca nowe osoby na grupie, bo widzę to po komentarzach i po różnych rzeczach, także nie bójcie się pytać, nawet jeżeli się boicie na grupie, to pytajcie prywatnie, jeżeli się boicie na grupie. Ja pytam o wszystko, nawet teraz rok po chlo. Także. Tomek tutaj potwierdza, że pewnie że nie żałuje. Bo tu przypominam po 106 dniach w szpitalu. Nie, dla mnie to jest po prostu heros ogólnie, który czekał. O, dzięki Tomek, dzięki, przeczytałam. Tutaj dziewczyny pytały, jak teraz wygląda twoja dieta ogólnie po prostu, czyli po prostu jak funkcjonujesz ogólnie? Przede wszystkim regularność. Tego się nauczyłam. Przede wszystkim zdrowo jem. Pozwalam sobie tam czasami na jakieś grzeszki, ale to są jakieś takie minimalne grzeszki. Wagę już w tym momencie od miesiąca utrzymuję. I myślę, że te 2 kilo, gdzie mi tam wyskakuje, że jeszcze mam nadwagi, to już jest 2 kilo skóry, więc jakby tam się nad tym nie skupiam się na tym, po prostu staram się teraz tą dietę utrzymać, tak jak mi powiedział lekarz plastyk, że muszę przez ten rok gdzieś tam tą dietę utrzymać. Jem regularnie, co 3-4 godziny, nawet jak nie czuję tego głodu, bo nadal jest tak, że czasami zdarza mi się nie czuć tego głodu i mogłabym nie jeść cały dzień, to wiem, że po prostu cokolwiek po tych 3-4 godzinach muszę zjeść, żeby no, ten żołądek normalnie funkcjonował. Dużo piję. Na początku miałam straszny problem z piciem wody, z ilością, bo pić wodę to okej, okay, natomiast z tą ilością 3-4 litry to był dramat, ale nauczyłam się, bo tak stopniowo zwiększałam. Wiem, że już teraz wiem od ciebie, Kasiu, że woda mi żołądka nie rozepcha. Nie. Więc nauczyłam się właśnie pić tą wodę. Teraz jak są takie upały, woda z miętą, z pomarańczą, z cytryną. I przez to, że byłam tak długo z tą protezą i nie mogłam jeść, to też doktor Gajewski zalecił picie Actimeli. Tak stwierdzam, że jestem chyba uzależniona od tych Actimeli, bo tak 3-4 dziennie to wypijam. Wow, okej, okay. Każdy ma jakiegoś bzika. Powiedz jeszcze teraz, ile w całości, że tak powiem, zrzuciłaś, ile ważyłaś wcześniej, bo też takie pytania padają.
To Ile znaczy ważyłaś tak, moja wcześniej? maksymalna waga, jaką osiągnęłam w swoim życiu, to była 134 kg przy wzroście 1,71 m. Do operacji udało mi się schudnąć 5 kg. Operacja była z wagą 129 kg. Na chwilę obecną ważę 72 kilo, więc udało mi się schudnąć 62 kilo. Przepraszam, czyli wydaje mi się, że okej. Okay. Znaczy, lekarz plastyk mi powiedział, że za dużo, za szybka utrata wagi na tak krótki okres czasu, ale też wytłumaczył mi to, że to jest to, że ja byłam karmiona pozajelitowo, nie jadłam żadnych pokarmów, tylko po prostu największą wagę straciłam tak naprawdę będąc w tym szpitalu, tak? Bo ja we wrześniu miałam utratę wagi 48 kilo po wyjęciu protezy i tam później sobie już tak stopniowo gdzieś tam spadała ta waga, nie? Więc ta największa utrata wagi nastąpiła po prostu przez te powikłania, tak ja też to odczuwam. A nie miałaś żadnych niedoborów wtedy? W sensie białka, witaminy, no właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie, bo miałam wszystkie wyniki ok, jedyne wyniki, z którymi walczyłam, to było żelazo, natomiast od 4 miesięcy to żelazo jest ok, bo zaczęłam brać oleje konopne, które po miesiącu podbiły mi wyniki z 38 na 58 i lekarz mówi, a co pani zrobiła, przecież pani bierze te leki te same. Ja mówię, no zaczęłam brać oleje konopne, to niech je pani bierze. I po prostu tak biorę te oleje konopne, bo wiem, że działają i że warto po prostu, wiem, że cena jest z kosmosu, ale no warto zainwestować w swoje zdrowie. Kiedyś pewnie bym powiedziała, nie wydam 800 na olejki, ale teraz po prostu ważniejsze jest moje zdrowie niż kasa. Ścięłam włosy, bo niestety po tylu narkozach poleciały strasznie, ale odrosną. Bo też. A ty myślę, że też nie po narkozach, a nie białko? Sprawdzałaś białko? Tak, sprawdzałam. Żelazo? Wszystko było sprawdzane. Żelazo, teraz mam już wszystko w normie. Żelazo mam 58 i białko, sód, potas, kreatynina, wszystko mam ok. Teraz będę robiła w poniedziałek przyszły wyniki, te takie co miesiąc wysyłam do lekarza. Także na razie białko ani razu nie miałam niskiego, także no mówię, doktor Gajewski, że tak powiem, pochwałę dostał. To miłe. Pozdrawiamy doktora Gajewskiego, który chyba nie ma Facebooka, ale doktor Lech pewnie jest tutaj gdzieś w okolicy i na pewno... Doktora Lecha również pozdrawiam. Dokładnie. Tomek się tutaj chwali, że miał 45 kg mniej w szpitalu. Tomek z Poznania, to jest nasz ten kolega. O, pojawiają się następne osoby jeszcze. Jakieś macie pytania do Oli, to śmiało. Możecie się też pochwalić, jak to u was wyglądało. Coś o serniczku tak mi się przewinęło, ale nie wiem, o co chodziło po prostu. Nie, 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 bo ty nie widzisz komentarzy, prawda? Ja nie widzę, ale przepis na nie widzisz, bo... A jaki lubisz? Znaczy ja tam gdzieś... Przed świętami wielkanocnymi udostępniłam, że robię sernik i dałam Gosi Kalinowskiej przepis i później jeszcze komuś. I generalnie widziałam, że tam kilka osób robiło ten sernik. To jest taki sernik, który każdemu wychodzi. Nie, jeszcze nie spotkałam się z osobą, której by nie wyszedł ten sernik. Także jak coś, to wrzucę, nie ma problemu. Pojawiają się osoby, które będą za niedługo operowane. Już tutaj przewinęła się dziewczyna Justyna. Teraz widzę Kasię, która też za parę dni będzie miała operację. Ja tak mniej więcej właśnie po nazwiskach już teraz widzę. O, czy męczy cię zgaga? Nie, ja w ogóle... Bo ty jesteś podchliwie, byłam... prawda? Tak, ja w ogóle nawet jak byłam na konsultacji u doktora Lecha i on wypytywał, czy mam refluks, czy tam jakieś zgagi, coś. Ja zgagę miałam tylko i wyłącznie po ostrym, jak byłam gruba. Natomiast teraz, odkąd jestem po tej operacji, w ogóle ani razu jeszcze nie miałam zgagi. Mam nadzieję, że nie będę miała, bo to straszne uczucie. Nawet teraz, jak zjem trochę ostrego, to i tak tej zgagi nie mam, także że nie walczę z tym na szczęście. Dobrze, teraz fajne pytanie padło w zasadzie i po prostu powiedz, jakaś niezawodna lista, co spakować do szpitala. O, co może to powiedzieć tym świeżakom, które właśnie teraz idą się dosoperować. No ja generalnie pakowałam się na żywioł, bo do Olsztyna jechałam pociągiem, bo niestety mój mąż jechał z teściową, ze swoją mamą na badania do Poznania
i niestety jechałam pociągiem, był 34-stopniowy upał, połowy rzeczy zapomniałam, więc nie jestem dobrą osobą, żeby powiedzieć, co zabrać. Natomiast dla uspokojenia na pewno jakąś dobrą książkę, wodę, dużo wody polecam, małe butelki bez dzióbków, absolutnie nie dzióbki, piżamę i ręcznik. No nie wiem, jak to w każdym szpitalu coś innego każą zabrać, no ale takie podstawowe rzeczy to chyba każdy zawsze gdzieś tam wie, co spakować. Ale na pewno najważniejsza rzecz to no stres i pozytywne myślenie, bo ja jadąc już w pociągu, jak się pociąg zepsuł w Poznaniu, wiedziałam, że to jest po prostu jakiś znak. Później było tych znaków coraz więcej, bo jak przyjechałam na izbę przyjęć do Olsztyna i pani doktor mi powiedziała, że nie ma mnie na liście, to mówię, to jest drugi znak. Jak poszłam do doktora Lecha i usłyszałam, no ale ja pani nie mam w kalendarzu, to był trzeci znak. Więc nic nie dzieje się bez przyczyny, natomiast mówię, no spokojna głowa i nie myśleć, że będzie źle, bo wtedy ciśnienie i wszystko wariuje. Pozytywne myślenie bardzo dużo daje i ja mam tutaj przykład tego, że jak jechałam teraz na operację przepukliny i byłam nastawiona pozytywnie, to wszystko się udało i było okej. Natomiast jak jechałam na protezę czy na wyjęcie tej protezy, to po prostu jechałam tak zestresowana, że gdzieś tam po wybudzeniu ta narkoza dawała mi tak popali, że rzygałam jak kot i też głowa była zawalona złymi myślami, a tu obudziłam się, wszystko okej, nic mnie nie bolało, od razu do Iski pisałam, że jest okej, że żyję. Także mówię, dużo daje pozytywne nastawienie przed operacją, nie stresować. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale ja w ciągu 3 miesięcy miałam te 4 operacje i każda kolejna ze stresem w głowie to był dramat. Natomiast teraz ta w maju no, przebiegła idealnie wręcz. Też ludzie tutaj pytają, od czego zależą te powikłania. Dziewczyna mówi, że jest nawet skłonna zrezygnować z operacji. Ja myślę, że powinnaś wrócić do poprzednich live'ów z chirurgami, gdzie to jest po prostu bardziej opisywane. Myślę, że my nie jesteśmy osobami kompetentnymi, które powiedzą, dlaczego się zdarzają rozszczelnienia, prawda? Ola? Tak, ja powiem tak. Dużo osób się mnie pyta, czy ja coś dźwignęłam, czy coś zjadłam. Gdzieś nawet doszły mnie słuchy, że na grupie było pisane, że zjadłam skórkę od pomidora i mi się rozszczelnił żołądek. To nie było tak. To po prostu ja usłyszałam od doktora, że po prostu musiało być jakieś mega mikroskopijne rozszczelnienie już przy sprawdzaniu szczelności, że to po prostu się powiększało z ilością przyjmowanych płynów, tak? I no musiało być mikroskopijne, bo nie było zauważalne, a tak naprawdę, no mówię, no miałam też ten krwotok z tej wątroby, więc mogło być tam, ten obraz mógł być nieczytelny. Nie mam żalu absolutnie do lekarzy, nie, absolutnie, tutaj nie obwiniam nikogo. Natomiast no zawsze się zdarza, że są jakieś powikłania i nie ma co teraz mówić. Nie zawsze się zdarza, może się zdarzyć, może się zdarzyć, ale nie zawsze się zdarzy. Dokładnie. Dokładnie, także to też musimy powiedzieć. Tak ostatnio czytałam na grupie, że ktoś mówi, bo ja w Olsztynie miałam 3 dreny, a ktoś nie miał, ale to też zależy od organizmu, od tego, czy mieliśmy dietę płynną przed operacją, żeby zmniejszyć tą wątrobę, więc to każdy indywidualnie, tak? Bo ja miałam dren i zostałam dobę dłużej w tym szpitalu, gdzie też mówiłam, że to już jest też znak, że coś jest nie tak. Natomiast mówię, każdy inaczej, tak? Jedna będzie wymiotować całą dobę po operacji, a druga wstanie po 2 godzinach i będzie chodziła po korytarzu. Tak? No, każdy indywidualnie to przechodzi i no mówię, nastawienie na pewno też dużo daje. I dobre przygotowanie jeszcze do operacji też się bardzo tak, liczy. Tak. No ja mówię, to jedyne czego żałuję to, że nie byłam odpowiednio przygotowana. Teraz ktoś zapytał jeszcze o suplementację przed operacją, w sensie witamin. Tak słyszałam też o takiej historii, że rzeczywiście są zalecenia, żeby się suplementować przed operacją jeszcze. Co jeszcze tutaj czytają? Czytam. Pozytywną energię, dużo zabrać pozytywnej energii. A propos energii, ładowarkę do telefonu, żeby nie zapomnieć absolutnie, tak. Prawda? No, żeby mieć kontakt z rodziną i się nie stresować. I dużo dwójek do telewizora. A, to też zależy od szpitala. W jakim czasie taka superwaga to była? W sensie, w jakim czasie zrzuciłaś te 62 kg? Rok czasu, tak? No tak, 14 czerwca minął rok od operacji, a mamy 30, także rok. Teraz staram się tą wagę utrzymywać już, także. Tutaj mnie pytają, co to znaczy odpowiednie przygotowanie do operacji. Dieta 3 i 3 kropki w tym momencie. Ja uznaję, że dobre przygotowanie do operacji to znaczy się, że
jesteśmy świadomi, na co się porywamy, też wiemy, jak ma wyglądać życie po operacji, też pracujemy po prostu z głową, z psychologiem, z dietetykiem ogólnie i też na przykład bardzo ważne jest to dobre przygotowanie, żeby sobie wypracować nawyk regularnego jedzenia i picia wody. Tak. To jest tak. dla mnie dobre przygotowanie, a nie dieta... Dla mnie też. No, z całym szacunkiem dla Olsztyna, 2 tygodnie przed operacją dieta obkurczająca wątroby dla mnie to nie jest dobre przygotowanie głowy do operacji, ale to po prostu oni taki mają model wypracowany i operują bardzo dużo ludzi, więc po prostu jeśli uważają, że tak jest prawidłowo, ale ja z kolei wiem, że to jest... Znaczy powiem Ci, Kasiu, tak, po tych wszystkich przejściach, co przeszłam, jakbym miała drugi raz to robić, to zrobiłabym to na pewno w ośrodku, gdzie jest zrobiona diagnostyka pełna, czyli psychiatra, dietetyk, przygotowanie tego pacjenta do tej operacji tak faktycznie z głową. Natomiast nie zarzucam tu Olsztynowi niczego, bo mówię, no ja sobie na tę dietę przeszłam miesiąc przed operacją, dlatego udało mi się tam gdzieś te 5 kilo zrzucić. Natomiast, no mówię, no brakowało mi tutaj takiego wsparcia przed operacją właśnie, tak jak tutaj dziewczyny idą na diagnostykę i mają pełen obraz tego wszystkiego, tak? Tego mi brakowało, no ale tak jak mówisz, Olsztyn przeprowadza bardzo dużo operacji, widocznie tak po prostu ustalili. Taki mają system po prostu. Taki mają system, dokładnie. A rzeczywiście to są ilości takie rzeczywiście, że mają po doświadczenie po prostu, że im to tak to wychodzi. Dokładnie. Doktor Pawlus właśnie zaleca dietę 800 tysiąc kalorii na 3 tygodnie przed operacją. Boże nie. Ja kiedyś to była rozmowa z panią dietetyk ogólnie na ten temat, więc odsyłam do tamtego live'a, nie chcę tutaj się wtrącać, nie jestem osobą kompetentną, ale to nie jest dobry sposób na przygotowanie do operacji. Absolutnie, gdzie się jeszcze wygładzamy przed operacją i przed kolejną głodówką. Ja uważam, że ta regularność też robi robotę, bo później człowiek po tej operacji jest już tak przygotowany, że po prostu wie, że regularnie musi zjeść, tak? Ja wcześniej nigdy w życiu nie jadłam regularnie, never, po prostu u mnie to lodówka chodziła najczęściej na wieczór, mogłam nie jeść od rana nic, o 13 jak się uaktywniłam, to później tak jadłam, buzia mi się nie zamykała, natomiast na chwilę obecną nawet jak gotuję moim dzieciakom obiad czy tam dla męża, nie podjadam, nie próbuję, jak za mało słone to sobie do solą, jak za mało pieprzne to sobie do pieprzą, taką mam zasadę, że właśnie nie podjadam, bo to jest po prostu... No niezgodne z tym, co no za dużo wycierpiałam, żeby teraz po prostu jakimś podjadaniem sobie zrobić krzywdę, czy tam przytyć znowu, tak? Nie o to chodzi, tak? Także... A jak u Ciebie z aktywnością fizyczną? Z aktywnością fizyczną u mnie wygląda to tak, że 11 września, jak wróciłam do Kalisza po wyjęciu protezy, zaczęłam sobie ćwiczyć właśnie w studio figura, na tych wszystkich rolkach, na podczerwień, na ręce, na ramiona, na brzuch wiadomo nie mogłam, bo jeszcze miałam te blizny, natomiast nogi i ramiona, co nawet lekarz we Wrocławiu mi powiedział, że nie kwalifikuje mnie na operację, bo to jest super już wyćwiczone, a jestem w stanie to jeszcze lepiej wyćwiczyć. Natomiast no brzuch wiadomo, z wiadomych przyczyn nie mogłam po prostu go ruszać. Dużo pływałam przed COVID-em jeszcze. Zaczęłam biegać w ogóle. Jakby mi ktoś powiedział rok temu, że ja będę biegać, kwestia tutaj. Zaczęłam biegać. Pokochałam bieganie, no bo jestem lżejsza, moje kolana dają radę, nie męczę się tak. Rower. Tak naprawdę z aktywności fizycznych to mam nadzieję, że zimą już pojadę na narty, także już tutaj aktywność sportowa jest pełną parą. Teraz czekam jeszcze 2 miesiące po operacji przepukliny, aż dostanę zielone światło od mojego lekarza chirurga, który mnie operował, że jest wszystko ok, że mogę zacząć ćwiczyć. No i zaczynam ćwiczyć. Mam jeszcze karnet, więc muszę wykorzystać. Tutaj też padło pytanie, czy nie jesz tego, co rodzina? Czy gotujesz na... To znaczy tak, były moment, że po prostu gotowałam 3 obiady różne, bo moje dzieci są niejadki, mąż co innego i ja co innego, natomiast na tą chwilę staram się gotować tak, żeby oni mieli coś dla siebie i jak zostanie coś, co ja mogę zjeść, to jem to, natomiast nie jem smażonego, od święta jakiegoś tam grilla, jakiegoś kurczaka zgrillowanego zjem. Natomiast nie jem w ogóle smażonego, staram się jeść jakieś tam rybę na parze, gotowane jakieś kurczaki, mięso mi w ogóle absolutnie nie wchodzi, ale z racji tego, że miałam to żelazo niskie i pan doktor powiedział, panie Aleksandro, proszę jeść mięso, to się zmuszam. Z mięsa wchodzi mi carpaccio i carpaccio. Teraz już tak, no zupy jem wszystkie, także jak robię zupę, to jem z nimi, jak coś mi nie pasuje, to gotuję sobie tam małą porcję makaronu, robię jakiś sos ze świeżych pomidorów i wystarczy. Nie jem smażonego, bo po smażonym czuję się źle. Spróbowałam kiedyś, zaryzykowałam i niestety do smażonego już długo, długo nie wrócę.
Pierwszy raz się napiłam teraz gazowanego napoju, znaczy napoju. Wypiłam gazowane piwo. I też jakoś to gazowane nie wchodzi, więc wolę wino. Jak z ilością posiłku po operacji? To już mówiłaś wcześniej, ale ktoś widocznie teraz dopiero się do nas dołączył, więc takie pytanie też padło kolejny raz. Z ilością, no jem regularnie te 5 posiłków dziennie, natomiast jeśli chodzi o ilość, ile na talerzu, no to tak 120-150 to jest maks. Zupy zawsze gdzieś tam więcej zjem, ale to wtedy jem tylko zupę. Ale mówię, no 150 to już jest taki maks maksów i ja mam coś takiego, nie wiem, czy inne osoby też tak mają, ale po prostu jak zjem o ten jeden widelec czy tą jedną łyżkę za dużo, to mi tu wszystko po prostu podchodzi i przez najbliższe 4 godziny nie ma ze mną kontaktu, na zasadzie nic nie zjem, nic się nie napiję, tak? Trzymam się też tego, że pół godziny przed posiłkiem, pół godziny po posiłku dopiero piję. Nie mogę się na to przestawić, bo zawsze gdzieś tam popijałam ten posiłek. Natomiast trzymam jeszcze się tak, że te pół godziny przed nie piję i pół godziny po nie piję. A propos jedzenia, jak z owocami? Lubisz owoce? Jesz owoce? Bardzo dużo owoców jem, bardzo dużo zaczęłam też warzyw jeść. Owoce jem wszystkie: maliny, ostatnio czereśnie, truskawki, borówki, banany. Ja w ogóle sobie, jak dziennie nie zrobię koktajlu owocowego, to jestem chora. Więc kiedyś robiłam z jogurtem naturalnym, natomiast teraz robię same owoce. Dolewam trochę niegazowanej wody, żeby tego koktajlu trochę więcej wyszło, żeby nie był taki gęsty. I taki koktajl sobie na dzień robię. To przeważnie teraz w sezonie są truskawki, borówki, maliny, jakieś tam jeżyny od teściowej z działki i takie koktajle owocowe, bomby witaminowe sobie właśnie funduję. Okej, okay, teraz padło pytanie jeszcze, czy próbowałyśmy diet pudełkowych? No, nie bardzo. Ty To znaczy, próbowałaś kiedykolwiek? ja powiem tak, ja teraz, będąc po operacji, w lutym miałam okazję zamówić sobie taki tester diety pudełkowej. Tam firma zapewniała, że zrobią mi 1000 kalorii. No, te porcje będą takie duże jak dla normalnego człowieka. Natomiast ja nie lubię, ja lubię gotować sama, więc gdzieś tam brakowało mi kilku smaków. Te porcje faktycznie były za duże. Mąż się uśmiechał, że będę miała to na 3 dni. Pani mi później powiedziała, że jest w stanie mi przygotować dietę dla osoby bariatrycznej. Rozmawiałam z panią dietetyk, ale to był zwykły dietetyk. Gdzieś tam nie jestem przekonana, że dla osób po operacji bariatrycznej pudełka to dobre rozwiązanie. To jest jedynie dobre rozwiązanie, jeśli ktoś regularnie, no, stara się jeść, więc ma przygotowane pach, ciach, ciach, pach, otwieram pudełko i jem. Natomiast te porcje są ogromne, i nie polecam. Ja też tak uważam. I też nie lubię, Ja myślę, zresztą żeby. mam coś takiego teraz, że jak sobie sama gotuję, to wiem, co jem, tak? Jak sobie sama kupię i zrobię, to wiem. W knajpach, w restauracjach też gdzieś tam staram się nie jeść. Jeżeli jem, to są to zupy przeważnie, bo nie wiem, czy to jest świeże mięso, czy sobie nie zaszkodzę. Ja nawet do tej pory mam coś takiego, że siedzę i mój mąż mówi, no już pogryzłaś, a ja po prostu z racji tego, że było to rozstrzelnienie, no to jak takie dziecko małe. Teraz tak, Olu, czy trzymałaś dietę taką, jak dają Polsztynie 2 tygodnie płynne, a później 4 tygodnie papki? No to Tak. z siłą rzeczy tak, bo musiałaś, bo proteza. To może pominiemy takie Tak, ale tak pytanie. miałam też przez 3 tygodnie, później miałam po protezie miałam tak naprawdę, jakbym była dopiero po operacji, więc od nowa się uczyłam tego wszystkiego, ale wszystkiego, że tak powiem, no, trzymałam się tak, jak było w zaleceniach. Tak naprawdę te papki to był najgorszy okres w moim życiu. Blendowane jedzenie jak długo po operacji? Kiedy posiłki gryzione? Jestem 2 tygodnie po zabiegu i gęściejsze mocno mnie zatyka. Tutaj pani Eli powiem, że 2 tygodnie po operacji my sobie nie blendujemy tego jedzenia blenderem, tylko w buzi. Zębami mamy od tego zęby, żeby sobie rzeczywiście to pogryźć. Więc to jest 2 tygodnie. Dokładnie. Pozdrawiam również, jestem z Kalisza. 14 lipca stawiam się w Olsztynie. To moje trzecie podejście. Mariusz. O, pozdrawiam. Kolega z Kalisza. Pozdrowienia, trzymamy kciuki za Mariusza. Jak z przyprawami po operacji, jeśli chodzi o sól, pieprz, kostki rosołowe? Kostki rosołowe, samo zło. Nie używam czegoś takiego. Kostek rosołowych nie używam. Kostki rosołowe, jeżeli już, to robię sama, ale nie używam Dokładnie. kostek rosołowych. To już wolę wrzucić piramidkę smaku z Lidla do rosołu, jeśli Ja już w też robię ogóle. sama. Z Thermomixa.
No, proste. No Natomiast proste. sól, pieprz używam, ale nie w takich ilościach jak kiedyś. Nawet jedyne z czym piję, jedyny napój, jaki piję z cukrem, to jest do kawy łyżeczka, tak dla smaku, ale to jest taka płaska łyżeczka, bo ja nie umiem wypić gorzkiej kawy, ale herbaty nie słodzę. Odstawiłam cukier, też staram się, znaczy staram się, no staram się. No czasami mi się zdarzy zjeść białe pieczywo, jak nie mam ciemnego, ale to bardzo rzadko, ponieważ mnie strasznie zapycha po białym pieczywie, więc nie. Tutaj ktoś pisze, że dopiero teraz włączył na żywo. To wcześniej, na wcześniejszym live'ie było wszystko mówione, więc można sobie będzie po zakończeniu odsłuchać jeszcze raz od początku. Nie chcemy po prostu wałkować tych samych tematów, ponieważ nie mamy też za dużo czasu na to, żeby przeprowadzić tego live'a. Moglibyśmy tu siedzieć 3 godziny i plotkować, ale to Nie, nie ja o mam to też chodzi. Ja kolację te... z mężem Tak, rocznicową. dokładnie. Powiedzcie proszę, jak to ze zmianami smaków po prostu? Jak to wyglądało u ciebie? Bo ja na przykład wiem. Jola pisze, że nie ma Thermomixa. Jola, ale masz numer do mnie, czy nie masz? No co ja jej U mnie ze zrobię? zmianą smaków to wyglądało tak. Jest dużo rzeczy, które lubiłam przed operacją, a których teraz nawet nie spróbuję, bo mnie gdzieś tam odpycha. Natomiast jest też dużo rzeczy, których przed operacją nie lubiłam, a teraz po prostu mogłabym jeść kilogramami. Także to się zmienia strasznie. To tak jak noworodek się uczy na nowo jeść. Tak ja się nauczyłam na nowo jeść zdrowo, bo wszystkie jakieś tam szpinaki czy coś, brokuły, kiedyś tak średnio, a teraz po prostu szpinakowy potwór. No bo mi to smakuje, bo jest to dobrze przyprawione i nie jest to też w jakichś tam mega dużych ilościach, żeby mi to zbrzydło. Natomiast, no mówię, no sól, pieprz to tylko tak delikatnie. Jola wie, że żartuje. Nie, bo Jola pisze, że się uśmiechnęła. Teraz tak, czytamy dalej. Tutaj też pytałem o protezę, to było mówione wcześniej, to można sobie wrócić. Gosia też pisze, że smażone i gazowane też nie podchodzi i też woli wino. No tak naprawdę to jest taki najmniejszy. Co jeszcze dziewczyny piszą? To jak ja mogłam pić 2 litry coli dziennie, nie? No ale. Tak? Okej. Okay. Dobrze, a propos picia, też ktoś zapytał na przykład, czy nie masz problemu z piciem wody? Jak to u ciebie wygląda? Jak sobie No radzisz z tym mówię. właśnie? No mówię, no staram się właśnie te 3 litry dziennie wypijać, natomiast no, początki były mega ciężkie. Ja jak wypijałam litr, to było naprawdę szczyt marzeń, bo po pierwsze bałam się, że sobie rozciągnę żołądek, po drugie bolało, po trzecie jakieś inne wymówki, bo nie smakuje, po czwarte, że mi niedobrze, a teraz, no teraz ta woda to jest tak jakby powietrze do życia, no po prostu piję, piję, jak mi się chce pić, to piję, jak mam ochotę na herbatę, to robię herbatę, ale ta woda gdzieś zawsze, butelka jest. I w torebce, i w samochodzie jest zawsze pod ręką woda, więc piję, to już jest takie, nie liczę, że wypiłam dzisiaj, o Jezu, 2,5, to jeszcze muszę wypić. Nie, po prostu wiem, że wypijam tą odpowiednią ilość, ale to faktycznie, od momentu, jak mi Kasiu powiedziałaś, że nie rozepcham sobie żołądka wodą przed badaniem USG, jak mi to mówiłaś, to wzięłam sobie to do serca i po prostu piję dużo. Grzeczna dziewczynka. Słucham się, Bardzo, słucham się. bardzo dobrze. Bardzo, jestem z ciebie dumna, naprawdę. Jola szuka sponsora na Thermomixa. Okej, okay, w porządku. Jola nasza z Opola, Zrobimy z zrzutkę. Krapkowic. Tak, oczywiście. Co jeszcze chcecie? O co chcecie zapytać jeszcze naszą Olę? Dzisiaj jest do waszej dyspozycji. Opowiadajcie, co u was. Ile po operacji mogę zjeść truskawki? Za chwilę minie mi miesiąc. Myślę, że możesz powoli próbować tych truskawek rzeczywiście tam. Ja najbardziej się śmiałam, jak jeździłam do Warszawy na spotkanie grupy wsparcia, gdzie mówili, że obierają truskawki z pesteczek, że to gdzieś przeszkadza. Tak naprawdę, no, nigdy się nie Ja też spotkałam z tym. słyszałam, Słyszałaś, dla mnie to jest po że nie prostu. wolno jeść truskawek, bo pestki wejdą w rany i Ale pestki rozstrzeli się są. żołądek. Nie, to jest bzdura. Miesiąc po operacji możesz jak najbardziej jeść truskawki. Teraz jest sezon, więc śmiało, na zdrowie. Zupy, jesz czy pijesz zupy? Jem. Jesz, czyli gęściejsze zupy, nie takie Tak. zupełnie. Okej. Okay. Jestem 2 tygodnie po operacji, bardzo chce mi się mięsa, kiełbasy, kotleta, słodyczy wcale, a wcześniej mogłem same słodycze jeść. Znaczy Ania to pisała akurat. Znaczy nie, kiełbasy, jakieś tam kotlety to nie bardzo mnie się wydaje 2 tygodnie po operacji.
Myślę, że kwestia porozmawiania z dietetykiem ogólnie, co można jeść i zbilansowania sobie dobrze tej diety. U nas na spokojnie pracujemy, słuchamy, wcinamy wołowinę z pomidorem. A to Boczek pisze, nasz Boczek, Robert. Ale Boczek jest już 1,5 roku bodajże po operacji, dobrze pamiętam? To też już jest... Nie, przepraszam. To rok z hakiem. Kiedy, jakie spotkanie? No niestety jeszcze jesteśmy zmuszeni do spotkań w formie online na razie jeszcze. Też bym bardzo chciała, już też nie mogę siedzieć często tutaj, bo kręgosłup już mnie boli od siedzenia na mojej pufie przy tej ścianie. Też bym chciała jechać na spotkanie. Szczególnie do Poznania, który miał zostać uruchomiony 2 lipca Boczek. O, to zaraz będzie miał Boczek rocznicę. Dobrze. Do Kalisza przyjedziesz z termomiksem. Proszę? Do Kalisza przyjedziesz z termomiksem. A wybieram się przecież, nie? Okej. Okay. Okulary masz większe od gabarytów, zazdroszczę. Właśnie, moje okulary, tak? To jest taka historia, że teraz się wszyscy pytają, czy od taty, czy od mamy pożyczyłam, bo one były dobierane, jak byłam okrągła taka. I teraz jak je noszę, bo niestety mi się wzrok zepsuł, to wszyscy się pytają, czy od kogoś pożyczyłam okulary i byłam ostatnio wybierać nowe, ale do tych mam taki sentyment, że chyba nie wezmę nowych. Okej. Okay. Pytanie też padło, kiedy live z Boczkiem. No z Boczkiem planowaliśmy live, więc Robert, jak najbardziej. Musimy tylko powiedzieć, kiedy ma pracę na rano i wtedy będziemy mogli porozmawiać z Boczkiem. Boczek to jest nasz kolega, którego prawie wszyscy znają, taki fajny profil z jedzeniem. Gotuj z Boczkiem, jak to się nazywa? Znasz ten profil, prawda? Na Instagramie, gdzie wrzuca jedzenie. Bo właśnie te pytają też o opiekę chirurga, przepraszam, dietetyka przed operacją, czy po dopiero. Ja uważam, że powinno się przygotować do operacji z dietetykiem, być świadomym. To też jest po prostu jedna z rzeczy, którą powinniśmy zrobić przed operacją i już się przygotowywać na poważnie. Bo jak już rzeczywiście chcemy wycinać sobie żołądek, to zróbmy to z głową. Jak sobie radzić ze stresem przed operacją? Mam 7 tygodni do operacji i bardzo boję się, co będzie po. Boję się, że bólu przede wszystkim. Z tym bólem to też nie jest tak, że każdego strasznie bolić musi, prawda? I też dają na przykład leki. Właśnie. Dokładnie, dokładnie. Też się nastawiamy po prostu, że nie będzie bolało, to nie będzie bolało. Ktoś? Ja mam taką ciekawostkę, przez rok czasu, no od momentu tego rozszczelnienia tamtego żołądka, to przez rok czasu zawsze jak miałam ból głowy, czy tam miesiączkę, to Jezu, już faszerowałam się lekami. Ja przez rok czasu może 2 razy wzięłam paracetamol. Po prostu stwierdzam, za każdym razem wszyscy mówią, Boże, boli cię głowa, to weź tabletkę. Ja mówię, taki ból to nie jest ból, bo ja przeszłam przez piekło i teraz się oduczyłam też nawet brania tych leków przeciwbólowych, bo z takim bólem idzie wytrzymać, więc taki ból po operacji to też nie można go też stłumić tym, żeby prosić ciągle pielęgniarki o przeciwbólowe, bo po dobie wychodzimy do domu i wtedy nie będzie łatwo, tak? Więc walczyć z tym bólem, mimo tego, że on jest tam jakiś dla nas, wydaje nam się, że jest duży, to tak naprawdę ja, jak miałam zakładaną protezę, to już nie brałam niczego oprócz paracetamolu i to raz na dzień, z racji tego, że po prostu, no żeby się nie przyzwyczajać do tego, żeby się faszerować z tymi lekami, tak? Więc jeżeli możemy i uda nam się z tym walczyć, to jak najmniej tych przeciwbólowych jest wskazane. To znaczy też się nie zgodzę, bo tutaj jest tak, że jeśli się zaczyna nas coś boleć więcej i więcej, jeśli tego nie stłumimy wcześniej, to jest tak, że po prostu później rzeczywiście jest ciężko ten ból ogarnąć, więc jeśli w pierwszej dobie nas rzeczywiście boli, to zgłaszamy to pielęgniarkom. No tak, w pierwszej dobie też? Tak, ale jeżeli pierwsza, druga doba. No, ale później to, później no rzeczywiście to też trzeba być świadomy po prostu na skali tego bólu ogólnie. Teraz tak, Boczek tutaj daje znać, że w przyszłym tygodniu ma na rano, więc możemy zrobić rocznicowe spotkanie z Boczkiem w przyszłym tygodniu. Jestem za. Brzuch trochę bolał, ale też nie brałem leków przeciwbólowych. Bardziej plecy mnie bolą po laparoskopii niż brzuch. Barki, prawda? Tutaj. Barki bolały. Barki, prawda? Ale to też wytłumaczone mamy, że to jest od pompowania gazem i od leżenia na twardym stole. No i zalecane jest wtedy chodzenie po operacji, bo ja to tak, pamiętam. Tak, 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 też szybko. Mi to dało też właśnie, że wstałam i chodziłam, się tam pionizowałam, bo były pani, które przespały cały dzień i na drugi dzień po prostu tutaj to je tak rwało, tak, że ja mówię, Boże,
One były jeszcze tym gazem wypełnione po prostu. Dobrze. Pytają też, czy dobrze pogryzłaś, ale to jest pytanie do pani Ewy, z tego co pamiętam. O jedzenie, po prostu pewnie, że za szybko ktoś je. Jeszcze czytam jakieś pytanka. Macie, chcecie się czymś pochwalić? Czy koktajl owocowy traktujesz jako posiłek? Te owoce, o których mówiłaś. To znaczy z reguły jem go, piję ten koktajl tam 2-3 godziny po śniadaniu, więc traktuję go jako drugie śniadanie i dopiero później po 3 godzinach, 4 obiad. Jeżeli piję go wieczorem, na przykład dajmy na to o 19, to jako kolację. Tak, ja tak. Jola zadała fajne pytanie. Co myślisz sobie dzisiaj? Boisz się wrócić do wagi przed, czy jesteś pewna, że nigdy nie wrócisz? Co sądzisz po prostu? Jak siebie postrzegasz? O. To znaczy tak, ja się bardzo cieszę z tego sukcesu, który osiągnęłam. Udało mi się osiągnąć poprzez operację bariatryczną. Natomiast cały czas z tyłu głowy mam to, że to może wrócić, bo to nie jest tak, że to jest mi dane już raz na zawsze. To wszystko zależy od tego właśnie, jak do tego będę podchodziła, czy nie dam się skusić na jakieś większe grzeszki, coś tam. Ale na razie w głowie mam poukładane tak, że po prostu chcę tą wagę utrzymać i chcę żyć zdrowo i fit i w ogóle aktywnie. Udaje mi się to, bo kiedyś było tak, że jak byłam gruba, to podjeżdżałam jak najbliżej się dało pod wejście do sklepu i wychodziłam i wracałam. No teraz do tego sklepu idę na nogach, tak? Więc to się zmienia wszystko na przestrzeni czasu, bo mówię, no ja nie wyobrażam sobie już powrotu do tej wagi, którą miałam. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, jak udostępnił mój mąż zdjęcia z naszego wesela sprzed 2 lat, to nie mogę na siebie patrzeć, bo po prostu, no nie mogę. No mówię, Jezus, ja byłam taka gruba, nikt mi tego nie mówił. Nie, to ludzie mi to wszyscy mówili, tylko ja się już po prostu przyzwyczaiłam, nauczyłam się z tym żyć i akceptowałam siebie. To jest najgorsze, co może być. Teraz, jak wyciągam jakieś tam gdzieś jeszcze znajdę ciuchy, w które mogę się owinąć 3 razy, to mówię nigdy więcej. Dlatego też no, trzeba to sobie poukładać w głowie. No, ja na chwilę obecną nie mówię, że nie wrócę nigdy, no bo nie mogę się zarzekać. Natomiast robię wszystko, żeby do tego nie doszło, bo zależy mi na moim zdrowiu, bo za dużo też wycierpiałam, przeszłam przez piekło i po prostu nie zrobię teraz tak, żeby to stracić. Doceniam każdy dzień mojego życia. I te powikłania tak naprawdę chyba były w moim przypadku potrzebne, bo myślę, że jakbym, znaczy znając siebie sprzed operacji, to wiem, że mogłabym sobie gdzieś tam pofolgować i tej wagi tak dużo nie stracić i sobie pozwalać na za dużo. Natomiast teraz właśnie przez co przeszłam, to mi daje świadomość tego, że za dużo wycierpiałam, żeby osiągnąć ten sukces, tak? Więc trzymam fason. Czyli trzymasz te nawyki wypracowane na stałe. Tak, tak. O to tutaj w zasadzie chodzi po prostu, bo o nic innego. Nauczyłam się z tym żyć, bo dla mnie to jest teraz już normalne życie. Na początku było Tak. ciężko, tak? Kurde, jedną porcję jeść nie mogę, a ja teraz już więcej tak nie zjem. I już się przyzwyczaiłam, że znajomi przy mnie jedzą burgera, nie wiem, karkówkę. No jedzą, no okej. Jak wiedzą, jak to przypilnować, to spoko. No ja za dużo wycierpiałam, żeby to teraz zepsuć. Doceniam to. Teraz tak, dziewczyna tutaj zeznegowała, że powiedziałaś, że akceptowałaś siebie wcześniej. I teraz tak, wydaje mi się, że tak naprawdę się nie zaakceptowałaś, skoro zdecydowałaś się na operację. Ja też sobie wmawiam, że się akceptuję, ale to nie chodzi o to, że się nie akceptowałaś, po prostu chciałaś być zdrowsza, a nie po prostu tutaj kwestia. Dlaczego się poddałam tej operacji, to każdemu odpowiadam, że nie zrobiłam tego dlatego, że się nie akceptowałam, tylko dlatego, żeby być zdrowa. Jak mi doktor Lech powiedział, że z moim wiekiem, z moją wagą, on daje mi 5 lat życia, bo wszystko jest obtłuszczone, a ja miałam 2 dzieci już wtedy, no to sorry, no ja mam dla kogo żyć i podjęłam tą decyzję tylko i wyłącznie ze względu na swoje zdrowie, bo mam kochającego męża, który kochał mnie, jak byłam gruba, który kocha mnie teraz, jak jestem szczupła. I nie zrobiłam tego dlatego, żeby być piękna, ładna i w ogóle jak modelka, tylko dla zdrowia. Ja się czuję lepiej. Ja nie mam, miałam początek cukrzycy, miałam początek nadciśnienia. Nie mam w tym momencie nic, tak? Cukier książkowy, ciśnienie książkowe.
Dla zdrowia, zrobiłam to dla zdrowia. Cały czas siebie akceptuję, akceptowałam i nigdy nie zrobiłabym tego tylko ze względu na akceptację. Bardzo dobrze. Ważysz jedzenie? Jak to wygląda u Ciebie? Jola tutaj potwierdza, że zdrowie najważniejsze, a nie wygląd. Jak mi Dokładnie. się dużo nałoży, to moje. Coś znowu przerywa, ale to nie wiem, czy u mnie, czy u Ciebie. Siebie. Nauczyłam się z tego, że no dobra, nie ważę tego jedzenia, bo nakładam tam na oko, tak? Natomiast jem na małych talerzykach, wszystko, jem na małych talerzykach i jak zostaje, to wyrzucam, bo kiedyś dojadałam, teraz jak zostaje, no trudno, ja jestem najedzona, wyrzucam, tak? Nie żal mi tego jedzenia, kiedyś było mi żal, teraz nie jest. No nie wyglądam idealnie, widzisz, wisi mi tu. To właśnie, jak ze zwisami, jak to wygląda u Ciebie po prostu? No tak, ręce wyglądają Co tak, jakby. robiłaś na przykład na te zwisy? Co robiłaś w sensie? Mówiłaś o basenie, wspominałaś o Tak, basenie. basen bardzo dużo dał, natomiast chodzę do tego studia Figura, tam mają takie fajne rolki na różne części ciała, na nogi, uda, tyłek, brzuch, pośladki i ramiona. I tam jestem, byłam, jak chodziłam, przeważnie pół godziny taka sesja trwała, dwa razy się powtarzały te ćwiczenia, to są takie rolki na podczerwień. I na początku tak podchodziłam do tego ściema, ściema, natomiast dużo daje to, że mam na przykład tam biały strój, żeby te fale na podczerwień przechodziły przez odzież. I ja tam chodziłam przez 2 miesiące, bo przez to, że leżałam tak długo w szpitalu, miałam zanik mięśni tutaj prawego uda. I lekarz mi powiedział, w ogóle nie chciałam wstawać z łóżka i chodzić, więc lekarz mi powiedział, jak pani teraz nie zacznie chodzić, to po prostu będzie problem. I przyszła rehabilitantka i mówi, wstajemy z łóżka, bo to jest ostatni dzwonek. No i zaczęłam chodzić. I te rolki tak naprawdę sprawiły, że ja po 2 miesiącach odzyskałam czucie w tym udzie. No wiadomo, jeszcze tak nie do końca, ale wychodząc ze szpitala, ja na tą nogę w ogóle można było mnie w nią ukuć nożem, ja w ogóle nie miałam czucia. Na tą chwilę mam wyrolowane uda, że tak powiem. No ramiona są jakie są, bo przerwałam, ale były w lepszym stanie. Ale każdemu polecam, jeżeli nie jakieś tam Studio Figura, bo ja nie, tu nie chodzi o to, że ja reklamuję, tylko u mnie w mieście jest Studio Figura, ale jest dużo takich siłowni i dużo takich, że tak powiem, fitnessów, gdzie mają takie rolki. Ja też polecam rowerek na podczerwień i schody na podczerwień. I to naprawdę w moim przypadku się bardzo sprawdziło i na pewno jak teraz dostanę zielone światło od lekarza, to wracam. O co chodzi z białkiem po operacji? Ile trzeba go brać i czy to jest też jako posiłek? Pani Marzena pyta, ale ja powiem tak od razu, że Ja nie dobrze brałam w skom. ogóle białka. Bo dobrze zbilansowany posiłek ogólnie, tak naprawdę, który się składa ja już nie pamiętam teraz, w połowie z białka, a białko to nie jest tylko ten proszek, a też to są na przykład, nie wiem, mięso, to też są na przykład jajka, też jest nabiał ogólnie. Jesteśmy w stanie sobie to bez pomocy Regulować właśnie dietę. tym. Dokładnie, dokładnie. I to też odsyłam do live'ów z dietetykami, którzy o tym mówią. I też jeśli chodzi o dzienną dawkę białka, to jest około 60 gram, z tego co pamiętam, prawda? 60 czy 80? A nie 80, 80 chyba. 80 chyba. No, ale to po prostu, to jesteśmy w stanie zrobić w tym. Tak. Proszę? Wyregulować dietą po prostu. Znaczy Dokładnie, ja powiem tak. dobrze zbilansowaną dietą. Jak to się nazywa? I jak jedną wzięłam, to nie, to ja mówię, to ja będę jadła białko. W sensie naturalne, prawda? A co z suplementacją? Na przykład witaminy jakieś bierzesz? Znaczy, ja w ogóle do tej pory biorę jeszcze kontrolok, ale po wysłaniu wyników do doktora Gajewskiego skonsultować, czy to już mogę odstawić. Na pewno zmniejszyłam dawkę, to co mi zaleciłaś ostatnio jest ok. Jesteś moim doktorem. Aga. I takie witaminy, jakieś tam C, jakieś takie, nie, tak żadnych jakichś specjalnych witamin nie biorę, bo uważam, że na tyle warzyw i owoców, które jem, dostarczam sobie odpowiednią ilość tych witamin. No i biorę te oleje konopne. O tych olejach to pierwszy raz od Ciebie słyszałam tak naprawdę. A propos, tutaj właśnie podpowiadają, Agnieszka i Tomek mówi 60 gram białka, czyli tak tyle miało być. Co jeszcze chcecie? Co jeszcze Ci zapytać, bo zaraz będziemy kończyć, 19 godzina, a my się obie spieszymy. Dziś. Koktajle, ile objętościowo? No ile objętościowo? Szklanka, prawda?
Coś się przerywa. Potwierdzam, rolki są super. A co jeszcze? Nie było ci słabo, nie mdlałaś przy spożywaniu tak małej ilości kalorii. Nie, nie, bo to też jest. Nie, to też nie tak wygląda. Tutaj przypuszczam, że dziewczyna jest generalnie na drodze przed operacją jeszcze i troszeczkę się tutaj dopytuje. Też ktoś mi zadał pytanie, że chciałby przystąpić do tej grupy. To od razu mówię, odpowiadam tutaj, bo często się to zdarza. Do grupy tutaj wszyscy już jesteśmy w naszej grupie, ci, którzy obserwują fanpage stowarzyszenia, którzy go generalnie lubią, to już są w naszej grupie, ale jeśli ktoś chciałby zostać zdeklarowanym członkiem, takim po prostu rzeczywiście, z opłacaniem składki członkowskiej w wysokości 20 zł na cały rok, no na cały rok ogólnie, to prosimy o maila na grupa@hlo.com.pl. Wysyłam wtedy deklarację i wtedy można rzeczywiście zostać zdeklarowanym członkiem, ale to wcale nie jest obowiązkowe. Wystarczy nas po prostu polubić i obserwować cały czas. Jesteście już naszymi członkami, znaczy w sensie jesteście w naszej grupie. To jak Ten nasz fanpage jest dla wszystkich. to? To Tak? jak Tak? to? No, Ja chcę jesteś. jedną koszulkę. Co chcesz? A No i koszulkę to już jest insza inszość. deklarację i numer konta na Thermomixa. Okej. To już jest inny fanklub. Dzisiaj będę męża Spokojnie. wyrabiała. Okej, jeśli o to chodzi, to już jest inny fanklub, ale my rozmawiamy teraz o stowarzyszeniu ogólnie i po prostu, jeśli rzeczywiście ktoś się chce zdeklarować, być członkiem zdeklarowanym, to poprosimy o maila na grupa@hlo.com.pl. Wysyłam deklarację i wtedy należy ją odesłać wypełnioną i wtedy można. Ale mówię, to nie jest obowiązkowe, to już rzeczywiście jest, gdy ktoś chce. Z naszych live'ów, z naszych, że tak powiem, aktywności można korzystać bez bycia członkiem. Jest tak, jakbym was teraz zniechęcała, po prostu oczywiście, że zachęcam do bycia członkiem, ale mówię, to jest dla wszystkich. No. Dzięki za przedstawienie sytuacji u siebie, ale prawda jest też taka, że każdy z nas jest inny i może to być inaczej. Tak, Kasia, masz rację, każdy jest inny, stąd staramy się wam pokazywać różne osoby na live'ach Love 4 oczy i żebyście mogli po prostu wziąć, że każdy przechodzi te operacje inaczej. Kasia akurat zna, bo Kasia przychodziła na spotkania do Krakowa, więc po prostu. I Kasia jest przed operacją, teraz jeszcze w Krakowie z kolei. Tak, pani Kalinowska, oczywiście, zapraszamy. Bo pani Kalinowska chce być takim członkiem. Dokładnie. Dobrze. Jeszcze macie jakieś pytania? Powiedzcie, co u was słychać jeszcze. Jeszcze tak mamy tak 10 minutek i będziemy kończyć. Dobrze, Ola? Tak. O której wychodzisz? Za pół godziny. Okej, ja też właśnie tak się będę. Tak jest. Nie każdy chce być członkiem. No to nie każdy musi być. Koszulki Klo wtedy. Nie, daje się koszulę Klo od tak. Bardzo realny i prawdziwy. Tak, Ola jest po prostu prawdziwa. Tutaj właśnie trzeba. I też właśnie chcieliśmy, żebyś. O, opowiedz jeszcze o programie telewizyjnym, bo ostatnio byłaś w TVN Style. Tak, byłam w TVN Style i dużo osób do mnie pisało, czy ja się tam sama pchałam, czy w ogóle. To było tak. Zostałam znaleziona na grupie, ale od razu mówię, nie była to żadna grupa. Była to po prostu grupa gdzieś tam o odchudzaniu, takim jakimś zdrowym żywieniu, o jakichś osiągnięciach. I ja tam opisałam swoją historię, że przeszłam przez piekło. To, co zawsze opisuję gdzieś tam na wstępie na każdej grupie. Wrzuciłam cztery zdjęcia dla porównania, moje ulubione w pomarańczowej bluzce, które wisi u mnie na lodówce. I odezwała się do mnie dziewczyna, że jest z TVN Style i że kręcą program i chciałaby mnie zaprosić do ostatniego odcinka. Co ja na to? Na początku to mówię w ogóle, ktoś sobie jaja robi, jaki TVN, o co chodzi, nie? Przecież jest tyle ludzi, tyle fajnych historii ciekawych. I ona do mnie zadzwoniła na Messengerze i powiedziała do mnie tak, mówi, słuchaj, mamy już osobę na ten odcinek, natomiast pani reżyser, jak przeczytała twoją historię, to powiedziała, że chce ciebie. No i okej, zaprosili mnie na nagranie. Oczywiście pojechałam z moim mężem, bo wszędzie z nim jeżdżę. We Wrocławiu na plastyce też z nim byłam, znaczy na konsultacji. I mój mąż mówi, kurde, a teraz widzisz gwiazda i w ogóle. Ja tego nie odebrałam jako gwiazda, bo wiedziałam, że oni kręcą odcinek o operacjach bariatrycznych. I wiedziałam, że też w jakiś sposób chcieli to przedstawić tak, że
są powikłania i że to nie jest też takie proste, że to się robi hopsiubi i jest okej, okay, tak? Wiem, że to jak to telewizja trochę tam wyolbrzymia i okej, okay. Natomiast wszystkie słowa, które były wypowiedziane przeze mnie, były moje, prawdziwe, nie było nic reżyserowanego. Dużo osób pytało, czy TVN ci kazał powiedzieć, że zrobiłabyś to drugi raz? Nie. To były moje słowa, moje emocje, moja historia prawdziwa. I to tak naprawdę też pytali, czy ja za to dostałam pieniądze. Nie, nie dostałam za to pieniędzy. Dostałam tylko zwrot kosztów dojazdu. Tak jest zawsze. Przygoda. Zawsze gdzieś tam robiłam to, opowiadam o tym ku przestrodze, też ku takiej właśnie jakiejś nauczce, żeby się ktoś uczył na czyichś błędach. No, miałam w czerwcu na rocznicę wydać swoją książkę, którą skończyłam pisać, ale niestety wydawnictwo, książkę, to za dużo powiedziane, 60 stron, ale spisano moją historię przed operacją i po operacji, jak to było, co się działo. Dla takich osób właśnie, które są przed operacją, bądź też wahają się, bądź też nie wiedzą, jak zacząć, żeby się nie bały mówić o tych swoich emocjach, bo ja byłam też otyła i też się ukrywałam z tym i też z nikim nie rozmawiałam i się męczyłam z tym. I teraz jak widzę osobę otyłą, to jest mi po prostu żal, bo wiem, co ona czuje. I chciałabym pomóc takim osobom, ale nie na tej zasadzie, że chcę być sławna i jakiś tam fame, tylko po prostu wiem, że ten program z TVN-u do wielu osób dotarł, bo odzew na Facebooku był po prostu przeogromny, ja nie nadążałam ludziom odpisywać. Cieszę się, że wiele osób, już teraz wiem, podjęło decyzję, że idzie na diagnostykę, czy też prywatnie, czy na NFZ. Nieważne, ważne, że podjęli ten pierwszy krok, że chcą walczyć z tą swoją chorobą otyłości. I cieszy mnie to, że tacy ludzie się do mnie odzywają, bo ja nie mówię, ja nie jestem jakimś tam guru wiedzy, bo ja zawsze odsyłam do Izy, albo do Kasi, albo gdzieś tam dalej. Natomiast to moja historia była. Spychasz. No spycham, no bo ja nie mam... Znaczy z tym parciem na szkło... Spychasz po prostu. Nie, nie, śmieję się z tego. To też jest właśnie takie, że czasem ludzie myślą, że mamy parcie na szkło, że chcemy się gdzieś pokazywać. To naprawdę mi w tym momencie na przykład całe stowarzyszenie i całe, nie wiem, bywanie w telewizji czy w gazetach, mnie to jest naprawdę do szczęścia niepotrzebne. Takie rzeczy się robi po to, żeby pomóc następnym osobom. Naprawdę, które... Tak. Powinny być dobrze wyedukowane, powinny rzeczywiście wiedzieć, jak to wszystko wygląda i to naprawdę jest tylko i po to robione. Także intencje są zupełnie skrajne, inne niż się po prostu wydaje. Tak, a powiem jeszcze jedno, mnie to bardzo dużo emocji kosztowało, bo ja za każdym razem, jak wracam do tego, co przeżyłam, dzisiaj to tak w skrócie powiedziałam, ale za każdym razem są te emocje, za każdym razem się wzruszam i nie potrafię tego opanować, bo ja naprawdę dziękuję Bogu codziennie za to, że żyję, bo to jest cud. To, tak jak lekarz powiedział, to, że pani przeżyła, to jest po prostu cud, bo jakby tam się serca wdała, to już by było, nie byłoby co zbierać. Ja po prostu w tym ostatnim momencie dotarłam na SOR, gdzie jeszcze można było mnie uratować. I dlatego teraz też o tym głośno mówię, że to nie jest takie jakieś pójście na łatwiznę, tylko że trzeba po prostu o siebie dbać, że trzeba reagować na każdy ból. Nawet teraz, jak mnie o 22 zabolał żołądek, pisałam do Kasi, Kasia, boli mnie żołądek. No po prostu do kogoś mądrzejszego i kogoś, kto doradzi, nie wiem, mieć do lekarza, nie wiem, do szpitala, cokolwiek. Także... Znaczy ja akurat zawsze mówię po prostu, jak ktoś mówi, że ma już gorączkę i ból, to pierwsze co, to zdecydowanie do swojego lekarza uderzać i tutaj właśnie szukać ratunku. Nawet lepiej jest niepotrzebnie się zwrócić 3 razy, niż raz potrzebnie się nie zwrócić. Dokładnie. Bo tutaj może być już za późno. Tutaj jest naprawdę każda godzina jest na wagę złota w tym momencie. Też miałaś właśnie w ostatniej chwili uratowana, ale czasem się zdarza rzeczywiście, że nie zdążą, no bo czy odległość, czy rzeczywiście... Ile nam czasu zostało? No już kończymy, Jola. Jola tutaj jeszcze też... O, Jola też jeszcze zapytała, czy nie wstydziłaś się, że inni z okolicy się dowiedzą o tym, że się poddajesz operacji bariatrycznej. Ale czego się wstydzić w zasadzie? Nie, to jest normalne leczenie. Generalnie jakoś tam się za bardzo tym nie chwaliłam, ale wszyscy wiedzieli, że jestem po operacji, że tak robiłam na NFZ. Nie obnosiłam się z tym, natomiast... W momencie, kiedy wiedziałam, że już będzie ten program w TVN-ie, to tak naprawdę już wszyscy moi znajomi, cały Kalisz się dowiedział. Zresztą nie jestem jedyną osobą z Kalisza, która się poddała operacji bariatrycznej. Natomiast o kuzynie wspomniałaś, tak? Tak. O kuzynie wspomniałaś wcześniej. Kuzynka, jeżeli ogląda, to pozdrawiam, Dominika. Mankietowe love, jeżeli obserwujecie, to polecam. To jest twoja kuzynka? Tak, to jest moja kuzynka i tego kuzynka, natomiast nie utrzymujemy jakichś tam super kontaktów, czy jakaś tam najbliższa rodzina,
wygląda, ale ona mi też tam gdzieś dużo, dużo wskazówek dawała na początku mojej drogi. Zresztą podesłał mi ktoś z grupy jej stronę i mówi: zobacz, to od ciebie z miasta. Ja tak mówię: kurde, Dominika. I mówię: dobra, okej. Okay. Trochę ta Polska dużo. Jest faktycznie mała. Tak. Ale dużo ludzi tu z Kalisza po obejrzeniu tego programu w TVN-ie faktycznie wow. I jakoś odbierane to było nie tak, że negatywnie, że Boże, poszłam na łatwiznę czy coś, tylko właśnie tak fajnie, że zawalczyłam o siebie, że zrobiłam to dla zdrowia przede wszystkim, dla rodziny, a nie dlatego, żeby tam super. Także. A teraz mnie rozumiem. Jakbym miała to zrobić drugi raz, to bym to zrobiła. Dobrze, czas nas goni, my też będziemy już musiały uciekać po prostu. Także ja jeszcze powiem jedną rzecz na koniec, że bardzo dziękuję Oli za dzisiejszego live'a. To jest ja raz. Dziękuję za zaproszenie. Musiałyśmy. A druga sprawa, gdyby ktoś rzeczywiście chciał z nami porozmawiać właśnie w ten sam sposób, jak ja z Olą dzisiaj, to zapraszam do kontaktu. Oczywiście ta antena jest dla was. My bardzo chętnie sobie porozmawiamy na każdy temat. Jak macie coś po prostu do powiedzenia innym, to zapraszam. Jola też tutaj dawała wcześniej znać, że to jest pierwszy live, który oglądała od A do Z. Ja się wcale nie dziwię, Jola jest 2 lata po operacji, więc pewnie takie techniczne rzeczy to zna. A chciała właśnie porozmawiać, jak to jest u innych. I telefon właśnie w tym momencie dzwoni, więc już po prostu nie wiem, o co chodzi. Czekaj, bo cię nie słyszę. Mój właśnie się rozładowuje. Okej, dobra, uciekamy w takim razie. Bardzo wszystkim dziękujemy i do zobaczenia dzisiaj czy wtorek? W czwartek zapraszamy na kolejnego live'a. Do zobaczenia, dziękujemy. Dziękujemy, pa, pa. Dziękuję.